Cały czas Maryja, kult kobiety. Cały czas. Cały czas. Radio obrotowe, nie zapomnij, że to radio obrotowe. Na zegarach 4 minuty po północy rozpoczęliśmy kolejny dzień naszego życia, prosząc Pana Boga o Boże błogosławieństwo, Matkę Najświętszą o wstawieństwo, o wszelkie potrzebne łaski dla nas na ten czas, który przed nami, ten czas, który jest dany, to jeden z największych darów, który otrzymujemy każdego dnia, kiedy otwieramy oczy, aby ruszyć w tą podróż przez nasze życie. Warto na chwilę się zatrzymać i podziękować się za ten bezcenny dar, dar czasu, który otrzymujemy od Pana Boga, takich ludzi również i tej nocy zasną po raz ostatni. Również prośmy dla nich o błogosławioną, o spokojną śmierć. Zwłaszcza w tym czasie, czasie, kiedy przeplata się ten czas i tę rzeczywistość żywych i zmarłych. W tym czasie, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, kiedy pochylamy się nad mogiłami naszych zmarłych. My jesteśmy, proszę Państwa, w Warszawie, no co tutaj groby, jak kłamać, wokół, czy to Praga, czy nie Praga, wszędzie są te słoiki, proszę Państwa, słoiki są, wszędzie. A do którego prowadzi ta brama, brama, której na imię śmierć. I o tej rzeczywistości chcieliby porozmawiać. Właśnie, proszę Państwa, słoiki właśnie w tę bramę wierzą, bo ciągle to kłamstwo się powtarza, diable, że nie umrzecie, a Bóg powiedział mot, mot, umrzesz, umrzesz, tłumacz oddaje biblijny, niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz, z pewnością umrzesz, mot, mot. Czyli, że tam nie było żadnej bramy, nie było żadnej bramy, umrzesz i koniec, konsekwencją grzechu jest śmierć, konsekwentnie to Bóg nie bawi się w ciuciubabkę. Śmierć, a oni oszukani przez diabła i ci dzisiaj pielęgnują te oszustwa, pielęgnują te oszustwa. Radio Koncita, proszę być z nami. Gdy nadaje to nasze Radio Koncita, proszę Państwa. Nie przejmujmy się, nie płaczmy. Nie płaczmy, proszę Państwa. Zobaczmy tylko ten kod. 100 w T-Mobile'u to jest... Powinno nam podpowiedzieć, jaki to jest numer. Ale myśmy chyba nie zarejestrowali skutecznie tego numeru, w sensie takim, że gdzieś ta karta zaginęła, no i po prostu nie da się, nie da się, nie da się, nie da się tu nic odczytać, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, 101 dajmy, bo tam czekaj, czekaj do usrane, jak to mówią, proszę Państwa. Także to jest kłamstwo, jeszcze raz powtórzmy, to jest kłamstwo, że to jest jakaś brama, stan konta, 26 zł. I teraz niech ja zadzwonię, proszę Państwa, na mój numer inny. Zobaczmy tak. Pięć,
572 561 079. Jeśli się nie pomylę, i zadzwońmy z tego numeru, zobaczymy. Jak będzie dzwonić numer, to jest zarejestrowane. Działa. Dobrze. Czyli jest zarejestrowany. Dobrze. I to jest numer do nas, przy okazji powiemy. Proszę do nas dzwonić. Proszę Państwa, co tutaj dzwoniło? Co dzwoniło? Czyli 735 373 866. Ten numer. Możecie do nas Państwo szlachetni dzwonić. Ja to zaraz tu wypiszę, żeby już naprawdę cały świat o tym wiedział. Czyli 735, jeszcze raz, 373 866. I proszę bardzo, już tu jest ten jeden numer, który działa. I on aktywny jest przez rok, to znaczy na odbiór przynajmniej numer twój jest dla ciebie zarejestrowany. Wyjątkowo dla ciebie ten numer. Zapraszamy serdecznie. Aha, nie ma anteny, proszę Państwa. Jeżeli radio nie ma anteny, nie może odbierać. A to jest takie radio już półcyfrowe, ale antena też musi być. No bo tak, jeżeli nie ma anteny, to jak będzie, prawda? I teraz dajmy, proszę Państwa, na głośnik włącz, ok? Dla przetrwania Unii Europejskiej konieczne jest, wydawała ona obywatelom poczucie, że poprawia ich byt, a nie wprowadza wyłącznie zakazy, powiedział prezydent Andrzej Duda w Atenach. Dla przetrwania Unii Europejskiej, czyli czy to szantaż Andrzeja Dudy względem Unii Europejskiej? W swoich przemówieniach prezydenci Polski i Grecji mówili o sytuacji w Unii Europejskiej. Tak, tak, proszę Państwa, bardzo ciekawe, co ona mówi. I dajmy ciut głośniej, żeby to było jeszcze bardziej ciekawe. Konieczne jest wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda wskazał natomiast na konieczność solidarności i wsparcia, ale także nowego tchnienia. Tak. Czyli proszę Państwa, żeby ta Unia Europejska przetrwała, no to nie mogą być same jakieś takie zakazy, proszę Państwa, czy strachy na lachy, bo komu się te strachy podobają? Właśnie, komu się podobają te strachy na lachy? Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wczorajsze rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z greckimi władzami dotyczyły także kwestii m.in. odszkodowań wojennych od Niemiec. Możliwa jest tu współpraca parlamentarna w tym zakresie. Dziś w kolejnym dniu swojej wizyty w Grecji prezydent Polski może no i czego to dzwonił tu czegoś? Zielonych technologii. Weźmie też udział między innymi no, słucham, w spotkaniu polskich słucham. Przedsiębiorców sektora stoczniowego z greckimi armatorami i będzie rozmawiał z tamtejszą Polonią. Dzień dobry. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz i deszcze ze śniegiem tak. W rejonach podgórskich na wschodzie i wschodnim Pomorzu śnieg i deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna od tak. 2 stopni. To Bank City Handlowy, tak? Na zachodzie i wybrzeżu w dolinach karpackich od no i co tam ciekawego? Wiatr słaby, wysoko w górach, wzmagający się do dość silnego i silnego, w porywach do 80 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 tak. hektopaskali i nieznacznie. No ciekawie, tak. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Drogie dzieci, bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na audycję, którą przygotowaliśmy z myślą o Was. Thank you.
tam, ta trudna powiedzieć, bo tego troszeczkę tu dawno zbierało. Witajcie i bądźcie zawsze uśmiechnięci, miłością garnięci, a kochajcie choć w cierpieniu, nie poddając się zwątpieniu. Całą kwotę, tak? No ja nie wiem, ale na przykład tak to finanse, to chyba nie jest jakiś parabank, nie mam pojęcia. Ale takie ze dwa to są na 4000, dwa razy po 2000. Dom jest bezpieczną przystanią obu rodziców, a szkoła domem przygody. W szkole odkrywa się coraz to nowe, nieznane światy. Poznaje się nowych ludzi, wychowawców, kolegów i koleżanki i różne ciekawe przedmioty wprowadzające was we wspaniały świat wiedzy. Jest po tym, co opowiadać mamusi, gdy wracacie ze szkoły. Nic więc dziwnego, że dzieci kochają swą szkołę i traktują ją jak drugi dom rodzinny. Pomyślcie, jak smutne jest życie dziecka chorego, które nie może chodzić do szkoły. A jeśli są dzieci, którym ciężko chodzić do szkoły, to niech sobie przypomną, że miliony dzieci w całej Polsce śpieszą z radością do szkoły. Niech pomyślą o robotnikach, którzy chodzą do szkoły wieczorem,
po całym dniu ciężkiej pracy, o dzieciach niewidomych, które mimo kalectwa garną się do nauki. Ja jednak wiem, że większość dzieci kocha swoją szkołę i uważa ją za swój dom rodziny. Nie,
zabawa, radość. Ojcu, ja tak, a bejca, ojcu, ja. Była sobie tak biedną, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że... No mogę podać, tak tutaj jeden, bo tutaj też może być ten, ale 572, 561, 079. Tak, tak, tak. Komputer się zaczął. No tutaj też się pytają, czy to ten charakter budowa jest tutaj, jak nie wiadomo, czwórka jest tutaj się ten, to no to nic czekamy. Cześć, proszę bardzo, 58 03 17 00 170.